Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak i dzisiaj porozmawiamy na temat, skąd brać inspirację do działania, tworzenia, do nowych pomysłów. Ja zawsze mówię ze swojej perspektywy w każdym moim podcaście. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, nie musicie mnie słuchać. Zawsze sprawdzajcie to, co mówię, być może na sobie, być może sprawdźcie w internecie, jak to wygląda naprawdę. Myślę, że daję Wam po prostu taką zajawkę czegoś, co jest moim zdaniem dobre albo co jest niedobre. I fajnie, żebyście sprawdzali to, fajnie, żebyście mieli otwarte umysły, żebyście zmieniali swoje życie, żebyście szukali informacji na dany temat, szukali prawdy, doszukiwali się, nie słuchali telewizji, bo telewizja, krótko mówiąc, przekłamuje pewne rzeczy w większości. Tak naprawdę tylko szukali informacji ludzi, po prostu odpowiednich ludzi też, bo to trzeba wiedzieć, odpowiednich ludzi z odpowiednimi kompetencjami, ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie i tak dalej. I moi drodzy, skąd brać inspirację do tego, żeby działać, żeby tworzyć, żeby zmieniać coś w swoim życiu? Ja powiem ze swojego doświadczenia, skąd ja biorę inspirację. Po pierwsze, jak byłam mała, tak naprawdę to moją inspiracją było to, że ja chciałam czegoś więcej, ponieważ nie miałam w życiu lekko i moje dzieciństwo też nie było usłane różami, a nawet powiem, że w większości były to kolce. Jeżeli czytaliście moją książkę Ludzie sukcesu, dogoń swoje marzenia, to na początku opisuję pewne kwestie i często dostaję od Was informację, że naprawdę to było coś i ta książka Wam dała takiego kopa. Także jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to zachęcam, żebyście poznali tę kwestię i potem jak się życie toczyło. I powiem Wam, że to właśnie wtedy napędzało mnie do tego, że ja chcę coś innego, ponieważ pamiętam kiedyś, jeszcze leciał taki film Dynastia i tam widziałam bardzo po prostu inne środowisko niż ja miałam wtedy. Widziałam ludzi, którzy mają pieniądze, którzy żyją naprawdę w fajnych warunkach, w luksusach i tak dalej, i tak dalej. Myślałam, no kurczę, to dlaczego tak jest, że jedni mają, inni nie? Skąd się to bierze i tak dalej? I to było moją inspiracją, że ja bym chciała żyć inaczej. A ponieważ miałam takie środowisko, jakie miałam, to nie wiedziałam, jak mam się stamtąd wydostać, ale cały czas marzyłam o tym i kiedy zasypiałam, pamiętam, w łóżku, to często myślałam o różnych rzeczach, o dobrych, o po prostu pięknych miejscach, pięknych domach, pięknych rzeczach, pięknych ludziach i to jakieś zawsze to przeświadczenie było w mojej głowie. I powiem Wam, że najpiękniejsze, co może być, to właśnie, żebyście mieli marzenia, ponieważ marzeń Wam nikt nie odbierze, marzenia są tylko Wasze i w marzeniach możecie przenieść się naprawdę w niesamowite miejsca, z niesamowitymi ludźmi, przeżyć niesamowite rzeczy, bo to jest w Waszej głowie. Pamiętajcie, że to, co kreujecie w Waszej głowie, to tworzycie. I dlatego warto tworzyć dobre rzeczy. Skupiać się na tym, co byście chcieli, a czego byście nie chcieli. I opowiem Wam jeden przykład osoby, z którą miałam okazję też pracować. Jest to bardzo zamożna osoba i opowiedziała mi kiedyś historię, gdzie dzisiaj jest jedną z majętniejszych osób w swoim mieście, a kiedyś kopała rowy i pytałam się, o czym ta osoba marzyła wtedy, kiedy to się działo. I ta osoba mi odpowiedziała, że zawsze, kiedy było jej ciężko i źle, kiedy na przykład był upał i musiała kopać te rowy, ta osoba, to po prostu myślała o tym, co będzie za jakiś czas, jakie życie będzie prowadzić i tak dalej. No i to życie się ziściło. Także pamiętajcie, że Wasze marzenia kreują to, co chcielibyście mieć w swoim życiu. Także bardzo ważne jest, żebyście trzymali swoje myśli na wodzy. I dlatego w książce Dogoń swoje marzenia właśnie mówię o tym, jak gonić swoje marzenia, dlaczego warto, co należy zrobić, w jaki sposób. Tam są również dwa wywiady z ludźmi, którzy osiągnęli spore sukcesy w Polsce. I uważam, że jest to naprawdę fajne. Niemniej jednak troszkę zmieniłam swoje podejście do pewnych rzeczy, gdyż uważam, że pieniądze to nie wszystko. Kiedyś bardzo, bardzo mocno było to moim takim priorytetem, jak w większości zresztą ludzi. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że osoby, które mają pieniądze, często są nieszczęśliwe, chociaż nie zawsze tak jest, ale
No pieniądze nie mogą być na Twoim pierwszym miejscu, chociaż bardzo dużo szkoleniowców uczy tego, że po prostu masz być nakręcony na kasę i to jest to. Uważam, że wartości, które są i które masz w swoim sercu, są ważniejsze niż pieniądze. Pieniądze przyjdą z czasem i ja po prostu w to wierzę i wiem, że tak jest, ponieważ jeżeli robisz coś dla ludzi, robisz coś dobrego i w ogóle tworzysz pewne rzeczy, to pieniądze prędzej czy później przyjdą. I w zależności ile tego tworzysz, jak to tworzysz, czy to tworzysz dobrze, w dobry sposób i robisz to w taki prawy sposób, czy po prostu oszukujesz ludzi, to też na pewno do Ciebie wróci. Także to jest taka inspiracja, żeby marzyć i nie poprzestawać na tym, jeżeli coś nie wychodzi, bo mi latami na przykład nie wychodziły pewne rzeczy i czasami moje marzenia nie spełniają się w tym terminie, kiedy ja chcę, ale spełniają się troszeczkę później. Nigdy jednak nie przestaję wierzyć. I pamiętam, jakieś 2 lata temu mój synek, bo on wiedział, jakie jest moje marzenie, jedno z moich marzeń, i mówi: mamo, to marzenie się już chyba nie spełni, bo zobacz, ile czasu już minęło. I w ogóle tak sobie rozmawialiśmy wieczorem, ponieważ często sobie rozmawiamy, dziękujemy za każdy dzień i rozmawiamy z Bogiem też. I ja mówię: synek, ale nigdy nie wątpij w swoje marzenie, ponieważ czasami marzenie nie przychodzi wtedy, kiedy chcemy, ale kiedy jesteśmy na to gotowi. I mam nadzieję, że to zapamięta, bo zawsze mu to też to powtarzam. I ja czasami wtedy, kiedy mam gorszy dzień, to również sobie to przypominam, że nie wątpię, idę do przodu, wierzę po prostu, bo to jest najważniejsze. I jest taki piękny cytat z Biblii: idź i jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Dlatego to, w co wierzysz i jak wierzysz, to po prostu tak się dzieje. Także inspiracja, moi drodzy, to po pierwsze to są marzenia, po drugie ludzie zawsze mnie inspirują, czyli inspirują mnie ludzie, inni ludzie, to co robią, w jaki sposób i tak dalej. I tutaj jest tylko taki jeden haczyk, bo też ze swojego doświadczenia powiem, że mogą Cię ludzie inspirować do tego, że fajnie coś robią i tak dalej i Ty też tak chcesz, ale jest też odwrotny tego skutek, że ci ludzie Cię inspirują, znaczy widzisz w nich, że oni coś robią fantastycznego i działają i automatycznie to Cię demotywuje, czyli o, ja tak nigdy nie będę miał, bo ona ma to, albo on ma to, a jemu się to udało i tak dalej. Jeżeli takie masz odczucia w sobie, to brak Ci poczucia własnej wartości i wiary w siebie. I nad tym należy popracować, bo każdy z nas zasługuje na wszystko, co najlepsze. I ja Ci to mówię, że zasługujesz na dobre zdrowie, na miłość, na obfitość, na mądrość, na wspaniałych ludzi wokół siebie i na sukces. I po prostu zasługujesz na to i nie ma innej opcji, ponieważ Bóg stworzył Cię po to, żebyś miał obfitość tutaj na tej ziemi. Tylko my jako ludzie po prostu sami się sabotujemy i dlatego no, w to, co wierzysz, to masz. Tak, jeżeli mówisz sobie tak, że do niczego się nie nadajesz, no to jak ma do Ciebie to przyjść, skoro mówisz do siebie w takie rzeczy? Bardzo ważne to jest. Uczę o tym też w kursie Uwierz w siebie i od tego, jeżeli dzisiaj jesteś na takim etapie, że masz takie właśnie myśli i brak poczucia własnej wartości albo mało wiary w siebie, polecam Ci ten kurs naprawdę, bo on zmienił w moim życiu dużo. Ja byłam w czarnej dupie, kompletnej czarnej dupie. Sama byłam podłamanym człowiekiem, bo zawalił mi się świat i życie i po prostu zaczęłam stosować pewne techniki, o których właśnie uczę w kursie, krok po kroku, sukcesywnie, z samodyscypliny się uczyłam, malutkie kroki i napełniałam się miłością i o tym właśnie tam mówię, jak budować swoje wewnętrzne ja i to jest niesamowite, bo to zmieniło w moim życiu ogromnie, ogromnie i ja jestem dzisiaj za to wdzięczna, że ja po prostu to wytrwałam. A po drugie spełniają się moje marzenia, które właśnie w tamtym czasie również sobie zaplanowałam i to jest niesamowite. Dlatego nigdy nie sabotujemy siebie, tylko wzmacniamy. I pamiętaj, że ludzie mogą Cię inspirować, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy ciągną Cię w górę, czyli ludźmi, którzy coś robią w ogóle, ale mogą Cię zabrać ze sobą, mówią: chodź, uda Ci się, albo chodź, pomogę Ci, chodź, zrobimy to, zobacz jak, i tak dalej, i tak dalej. Inną kwestią jest to, żeby uważać, żeby nie dać się wykorzystywać, bo czasami jest tak, że ktoś coś oferuje, na przykład jakieś szkolenie albo kurs i tak dalej, a Ty to bierzesz i Ty z tego nie korzystasz, to jest, Ty dajesz się wykorzystywać, no bo kupujesz coś i nie korzystasz z tego, ale nie wykorzystujesz też tego potencjału, który ta osoba dała, tak? Czyli bardzo ważne jest to, że jeżeli już kupisz jakiś kurs, to po prostu korzystaj z niego, bo nic się w Twoim życiu nie wydarzy. Często też tak jest, że zostajemy wykorzystani przez ludzi, dlatego bardzo należy to uważać na to, przez
innych ludzi do swoich jakichś takich marzeń i oni wykorzystują Ciebie po prostu do realizacji swoich marzeń. Dlatego pytanie do Ciebie, czy chcesz realizować kogoś marzenia, czy swoje? I to jest pytanie do Ciebie. Kolejną kwestią, skąd brać inspirację, jest to, są książki. Tak, jeżeli czytasz książki, rozwijasz się, słuchasz inspirujących wykładów, podcastów, takich jak na przykład teraz, słuchasz jakichś fajnych szkoleń, to tam znajdziesz dużo inspiracji na YouTubie. Nie oglądaj jakiejś telewizji, gównianych programów, które Cię dołują i napędzają strachem. Wejdź w internet, poszukaj fajnych podcastów, fajnych filmów, które motywują, inspirują, pokazują i po prostu słuchaj tego w wolnej chwili, czyli jak gdzieś jedziesz, stoisz w korku albo jedziesz samochodem, to jest najlepszy czas, żeby po prostu posłuchać to. Zacznij też od tego dzień, skończ tak dzień i to będzie niesamowite. Moi drodzy, kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że na przykład mnie bardzo mocno inspiruje mój syn Aleksander. I mój synek mnie inspiruje dlatego, że no, ja mam go jednego i inspiruje mnie on do tego, że chciałabym, żeby było inaczej, żeby było lepiej, żeby miał to, czego ja nie miałam w dzieciństwie. I to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli masz dzieci, to wiesz, że dzieci są inspiracją. Warto też tylko nie zapominać o tym, żeby nie zapominać o tych dzieciach, tak? Ponieważ w pędzie tego, że chcemy dla nich lepiej, czyli pracujemy więcej, zapominamy o nich, po prostu ich błędne koło się toczy, bo oni nie mają rodziców, czyli nie mają Ciebie, Twojego czasu, a po prostu dajesz im, kupujesz im zabawki albo jakieś inne rzeczy, cukierki i tak dalej, czyli zatruwasz ich organizm, a ponadto nie spędzasz z nimi czasu, czyli nie dajesz od siebie i siebie tak naprawdę, bo to jest najważniejsze, żeby dawać od siebie siebie, czyli żeby oni Cię mieli, żeby uczyli się od Ciebie, bo powielają Twoje schematy i powielają to, co Ty robisz, w jaki sposób. I pamiętaj, że bez względu na to, ile będziesz miał, dziecko najbardziej chce obecności Twojej, poświęcenia czasu. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne. Skąd brać jeszcze inspirację? Niektórzy biorą z muzyki. Ja też bardzo kocham muzykę, uwielbiam jej słuchać i ona też mi często lubi sobie wkładać słuchawki do uszu. Mam swoją taką playlistę, zamykam oczy i po prostu odlatuję i wtedy odlatuję w różne niesamowite miejsca, właśnie w marzenia, inspiruję się pewnymi rzeczami, muzyką i tańczę, bardzo lubię tańczyć też, także to jest niesamowite. I jeżeli Ty masz jakieś inne podejście do inspiracji, skąd brać inspirację, proszę napisz w komentarzu, jeżeli uważasz, że to było wartościowe, podziel się z tym, daj komentarz. Moi drodzy, będą teraz bardzo ciekawe też w kolejnych materiałach kolejne rzeczy. Będzie teraz troszkę więcej filmów, także już one się szykują. No i książka, na którą dużo, dużo osób czeka, Koniec odkładania, czas działania, będzie fantastyczna i bardzo, bardzo mocno uduchowiona. Także wiem, że wielu z Was dotknie ona w swoich sercach. A mam jeszcze też niespodziankę, ponieważ w tym roku wydarzą się też jeszcze inne rzeczy, także ja się bardzo, bardzo cieszę. Cieszę się ogólnie, że Bóg zagościł w moim sercu, bo On zmienia niesamowicie moje serduszko i to jest najważniejsze i On mnie inspiruje również. Ja Ci życzę, żebyś Ty miał inspirację, żebyś miała inspirację, żebyś działała, żebyś się nie poddawała, kiedy jest ciężko, bo każdy ma ciężko i nie tylko Ty, nie tylko ja, ale każdy z nas. I ważne jest to, żebyśmy po prostu szli do przodu i sycili się tym, co dobre, co ważne, co przyjemne. Nie skupiali się na tych złych stronach, bo wszędzie, z każdej strony jest dużo zła. Ale jeżeli w to wchodzisz, to po prostu automatycznie przejmujesz tą energię. Także wyłącz telewizor, wyłącz radio, wyłącz fajansiarskie programy internetowe, gry i tak dalej. I pozwalaj też swoim dzieciom karmić swojego umysłu, ponieważ one to wszystko przejmują, szczególnie małe dzieci. Naprawdę aż przykro mi patrzeć, jak rodzice pozwalają na wieku kilku lat grać w takie gry, gdzie jest zabijanie, czołgi, jakieś strzelaniny. To jest, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli przyjdzie taki moment, kiedy będę mówiła bardzo dużo o dzieciach, będę nagrywała bardzo dużo podcastów, filmów i będzie jeszcze coś do tego i będę właśnie o tym mówiła, w jaki sposób to działa. Także słuchajcie, bądźcie na bieżąco. Pozdrawiam Was, życzę Wam, słuchajcie, naprawdę Bożego błogosławieństwa, żebyście mieli to wszystko, co najlepsze, bo Bóg dla Was przygotował naprawdę wspaniałe rzeczy, tylko wierzcie w to, że możecie to osiągnąć, wierzcie w siebie i działajcie. Ściskam Was, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!